I myślę, że po prostu w tym i zmęczeniu, no i w ciemności, bo to pewnie było nad ranem, Maciek niejako w rozpędzie zjechał do tej szczeliny. I oczywiście przy takim zmęczeniu i przy takim wcięciu liny, szczelina była głęboka, pewnie to był swobodny zwis. No Maciek nie był w stanie się wydostać, nawet jak rzucił plecak to. Cześć, witajcie na kanale w kolejnym odcinku z serii Największe Górskie Tragedie. Dzisiejszy materiał jest kontynuacją poprzedniego odcinka, ale można też traktować go jako zupełnie nową historię, bo opowiada on o wyprawie na Broad Peak z 2013 roku. Poprzedni materiał opowiadał o zimowej wyprawie na Broad Peak z 1988 roku. No i Maciej Berbeka łączy te dwie ekspedycje, ale równie dobrze można odglądnąć ten materiał jako zupełnie nową historię. Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Po nieudanej próbie zdobycia szczytu w 1988 roku przez wiele lat Polacy nie wracali zimą pod zbocza Broad Peaku. Dwie chybione próby podejmował Simone Moro, a pod kierownictwem Artura Heisera Polacy powrócili pod górę w grudniu 2008 roku i podobnie jak 20 lat wcześniej do ekipy zaproszono również obywatela Kanady, Dona Bowie, którego niektórzy z Was mogą kojarzyć, gdyż niedawno był on partnerem Denisa Urubki w Karakorum podczas ekspedycji na Gaszerbrumy. Kolejnym uczestnikiem wyprawy na Broad Peak był lekarz i himalaista Robert Szymczak. Ekspedycja, choć niewielka, robiła bardzo szybkie postępy i już 7 stycznia założyła obóz trzeci na wysokości 7000 metrów. Niestety nadeszło gwałtowne pogorszenie pogody i przez następne 1,5 miesiąca wspinacze jedyne co mogli zrobić to walczyć o utrzymanie obozów założonych wcześniej i przecieranie zasypywanych szlaków. Niestety tamtego roku już nie udało się wyjść wyżej, Polacy musieli pogodzić się z porażką i wrócić do kraju. Artur Heiser postanowił spróbować jeszcze raz, 2 lata później, jednak tym razem z większym zespołem. Członkowie biorący udział w wyprawie musieli wtedy przejść szereg testów wysiłkowych i wyjazdów kondycyjnych, aby jak najlepiej przygotować się do trudów wyprawy. Jednym z takich wyjazdów był udział w zawodach Elbrus Race w 2010 roku i wtedy Artur zabrał tam ze sobą zaledwie 22-letniego nieznanego szerszej publice młodego skialpinistę Andrzeja Bargiela. Ku zaskoczeniu wielu, Polak przebiegł trasę w rekordowym czasie 3 godzin i 23 minut, pobijając tym samym wcześniejszy rekord Denisa Urubki aż o 32 minuty. Inne wyprawy przygotowawcze kończyły się ze zmiennym szczęściem, na przykład po zdobyciu piku Pobiedy, w wyniku załamania pogody atak szczytowy zakończył się kilkudniową ewakuacją z Grani. Na szczęście mimo niebezpiecznej sytuacji wszyscy bezpiecznie dotarli do bazy. I wtedy organizowanie letnich wypraw przygotowujących uczestników do ekspedycji na Broad Peak było możliwe między innymi dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu, które obiecało przekazywać 350 tysięcy złotych rocznie na program przedstawiony przez kierownika Artura Heisera. Pozostałe środki pozyskiwane były od sponsorów. Pośród uczestników znaleźli się m.in. tacy alpiniści jak Marcin Kaczkan, Rafał Fronia czy Jarosław Gawrysiak. W wyprawie ponownie udało się założyć obóz pierwszy i drugi w krótkim czasie, jednak po dotarciu na wysokość 7200 metrów, gdzie rozbito namioty obozu trzeciego, historia zaczęła się powtarzać. Wiatr wiejący z prędkością około 100 km na godzinę nie pozwalał na działania górskie i ostatecznie kolejna wyprawa musiała przełknąć gorycz porażki. Atak szczytowy przeprowadzony przez Roberta Szymczaka i Aliego Sadparę dotarł na wysokość 7830 metrów i Aliego wielu z Was może pamiętać z wydarzeń, jakie odbyły się zimą na K2. Był on jednym z uczestników ataku szczytowego rok temu i niestety nie wrócił z góry. Po powrocie Artur Heiser powiedział: dwa razy próbowałem wejść na ten szczyt zimą i dwa razy musiałem zawracać.
Moja wiara jest zbyt słaba, a potrzebne jest przekonanie niezmącone. Po rozmowach z Krzysztofem Wielickim Heizerowi udało się przekonać go do podjęcia się kierownictwa nowej wyprawy. Ten urodzony w 1950 roku wspinacz jest piątym człowiekiem na Ziemi, który wszedł na wszystkie ośmiotysięczniki, zdobywając tym samym koronę Himalajów i Karakorum. Niewątpliwie znajduje się on w gronie najwybitniejszych polskich himalaistów w historii. Czeka nas długa droga. Latem wszedłem kiedyś na Brodpik w 16 godzin, w zimie może uda nam się w tym czasie doczłapać do obozu pierwszego. Będziemy musieli się zmierzyć z ogromną ilością szarego lodu, w który ciężko wbić raki. Jakoś doturlamy się do obozu trzeciego na wysokości 7200 metrów, później zacznie się zabawa. Będziemy musieli jakoś pokonać dużą szczelinę pod szczytem, powiedział Krzysztof Wielicki. Po objęciu kierownictwa rozpoczął kompletowanie składu wyprawy. Wykonał wtedy telefon do himalaisty, z którym wspinał się 25 lat wcześniej w Karakorum i tak ten moment wspominał Maciej Berbeka. Krzysztof zadzwonił do mnie i powiedział, że musimy skończyć to, co zaczęliśmy. Długo się zastanawiałem, bo miałem kilka lat przerwy w zimowych ekspedycjach. Mam nadzieję, że dotrzymam kroku młodzieży. I tutaj warto podkreślić, że Maciej Berbeka jest jedną z ikon polskiego himalaizmu. Ten pochodzący z Zakopanego alpinista od 1979 roku był ratownikiem Tobr. Jako pierwszy w historii wszedł zimą na takie ośmiotysięczniki jak Manaslu i Cho-Oyu. Zdobył także Mount Everest i wszedł na Annapurnę nową drogą. Miał więc kolosalne doświadczenie. Jednak niektórzy mogli zastanawiać się, czy powrót zimą na Brodpik po 25 latach w wieku już 58 lat to rozsądna decyzja. Czy być może jest to zbyt duże wyzwanie dla organizmu w tym wieku? Jeden z czołowych polskich alpinistów w tamtym czasie, Janusz Gołąb, nie zdecydował się wziąć udziału w wyprawie, gdyż stwierdził, że nie jest odpowiednio przygotowany fizycznie, więc kolejnymi uczestnikami zostali 30-letni Adam Bielecki i 34-letni Artur Małek, a także najmniej doświadczony, jednak ambitny i zdolny alpinista 27-letni Tomasz Kowalski, który doświadczenie zdobywał w górach Ameryki Południowej i Północnej, w górach Tien Shanu oraz Pamiru, jednak nigdy nie wspinał się na wysokości 8000 metrów. Kowalski już wcześniej chciał dołączyć do zespołu kierowanego przez Heizera podczas wyprawy na Gasherbrum I w 2011 roku, jednak wtedy kierownik uznał, że Kowalski ma jeszcze zbyt małe doświadczenie i wręczył mu taką listę przejść, które powinien zrobić, aby móc zostać członkiem ekspedycji zimowej w Karakorum. I co ciekawe, okazało się, że bardzo ambitny Tomek w niewiele ponad rok zrealizował całkiem dużo przejść z tej listy Heizera i ten fakt skłonił kierownika do dołączenia go do zespołu. Artur Małek był wyróżniającą się osobą podczas wyprawy na lotce i mimo, że szczyt nie został wtedy zdobyty, to swoją postawą udowodnił Arturowi Heizerowi, że warto dać mu szansę, był dobrym technicznie i doświadczonym alpinistą. Część sprzętu wyprawy do Pakistanu dotarła już we wrześniu, więc w grudniu zespołowi towarzyszyło zaledwie 30 porterów. W skardu na przylot Polaków czekał już Karim Hayat, pakistański tragarz wysokogórski. Artur Heizer zasugerował, aby nie rozpoczynać wyprawy w grudniu, a dopiero w styczniu, gdyż najwięcej okien pogodowych w Karakorum bywa właśnie w marcu, już pod koniec zimy. Doświadczenie nauczyło go, że wczesne rozpoczynanie wyprawy może być powodem zmęczenia zespołu pod koniec zimy, bądź mogą pojawić się po prostu braki sprzętowe. To on nadzorował transport ekwipunku we wrześniu i październiku, a także dobór uczestników ekspedycji był w dużej mierze wybierany właśnie przez Heizera, który argumentował swoje wybory Krzysztofowi Wielickiemu, a ten zgadzał się z nimi, uważał je za rozsądne, więc nie kwestionował tych decyzji. Jednak kierownik wyprawy nigdy wcześniej nie był w górach z żadnym z nich poza Maćkiem Berbeką. Po rozbiciu namiotów w bazie na wysokości 4900 metrów, wspinacze szybko wyszli w górę, aby zrobić rekonesans już 25 stycznia, w miejscu, gdzie stanąć miał obóz pierwszy. I udało im się wtedy zaporęczować fragmenty tej drogi.
Okno pogodowe miało trwać do 5 lutego, a więc niezwykle długo jak na zimowe warunki w Karakorum. 27 stycznia udało się założyć obóz pierwszy i zrobił to zespół Kowalski Małek na wysokości 5600 metrów, a także pomagali im dwaj Pakistańczycy, Shahin i Amin. Dobre warunki pozwalały na kontynuowanie działań. Już 29 stycznia w górę wyruszył drugi team w składzie Berbeka Bielecki i ich celem było założenie obozu drugiego. Z powodu infekcji żołądkowej Adama himalaiści zawrócili do bazy. Polak martwił się swoim stanem zdrowia i miał nadzieję, że to tylko zatrucie pokarmowe, jednak wiedział o swojej genetycznej chorobie wgłębienia jelita, która prowadzi czasami do jego nagłej niedrożności. Jeżeli wtedy pacjent nie zostanie zoperowany w ciągu kilku dni od wystąpienia pierwszych objawów, grozi to najgorszym. Adam w przeszłości był już operowany 3-krotnie ze względu na to schorzenie. Postanowił jednak poczekać i nie wzywać helikoptera, co oznaczałoby dla niego koniec ekspedycji, i zdecydował się dłużej pozostać w bazie, aż objawy ustąpią. I na szczęście już po tygodniu wszystkie te problemy minęły, a w tym czasie 30 stycznia Amin i Shahin Baik doprowadzili poręczówki na wysokość 6050 metrów, gdzie pozostawili taki depozyt, do którego dwa dni później dotarł duet Małek Kowalski, którzy założyli obóz drugi. Musieli oni jednak przenieść depozyt 150 metrów wyżej i tam rozbić namioty, gdyż Pakistańczycy ze względu na trudne warunki zostawili sprzęt trochę za nisko. Osoby, które śledzą kanał, zapewne pamiętają niedawny odcinek opowiadający o jednej z największych tragedii na K2, która miała miejsce w 2008 roku, i jednym z himalaistów odgrywających podczas tamtych dni kluczową rolę był właśnie Shahin Baig. Wcześniej na Broad Peak wspinał się on już zimą wraz z Simone Moro. 2 lutego do obozu przybyli Maciek i Adam, którzy następnego dnia zaporęczowali drogę powyżej, aż do wysokości ponad 6050 metrów. Tomek zauważył wtedy, że Adam ubrał się bardzo lekko, bo przy jego szybkim tempie wspinaczki w grubszej odzieży mógłby się szybko zgrzać, ale minusem tej taktyki jest fakt, że każdy taki dłuższy postój naraża organizm na zmarznięcie i wychłodzenie. Na początku lutego pogoda się pogorszyła, więc wszyscy zmuszeni byli zejść do bazy. Burza, choć bardzo intensywna, nie trwała długo. Już 6 lutego Artur, Amin i Tomek ruszyli do obozu drugiego, jednak widok, który zastali po dotarciu na miejsce, mocno ich zmartwił. Tak starannie stawiany obóz nie wytrzymał kilkudniowej wichury, a co gorsze, poza namiotami Polacy stracili także znajdujący się wewnątrz ekwipunek. Nie mogąc zanocować na tej wysokości, bo po prostu nie było w czym, Polacy musieli zejść do obozu pierwszego, a Amin zszedł aż do bazy. Następnego dnia pogoda dopisywała. Udało się odbudować obóz drugi, a 8 lutego Berbeka i Bielecki założyli niską trójkę na wysokości 6900 metrów. W tym czasie Wielicki i Hayat zaaklimatyzowali się, spędzając noc w obozie drugim, a przy okazji donosząc tam zapasy i butle z tlenem na wypadek nieoczekiwanych problemów. Karim był znajomym Krzysztofa Wielickiego i to właśnie jemu zawdzięczał udział w ekspedycji. Co ważne, Polacy wspinali się bez wsparcia aparatury tlenowej, jednak ta była na wyposażeniu w bazie na wypadek jakichś takich awaryjnych sytuacji. 9 lutego wyprawa weszła w decydującą fazę. Droga na szczyt wydawała się być otwarta i alpiniści oczekiwali w bazie na kilka dni dobrej pogody. Książki, szachy, karty i zaglądanie w prognozy pogody były głównymi zabijaczami czasu w tamtych dniach. Ciekawe historie opowiadał Maciej Berbeka. W końcu nadeszły oczekiwane od wielu dni informacje. Wiatr miał słabnąć 17 lutego, więc już 15 pierwszy zespół wyznaczony do ataku szczytowego miał ruszyć w górę. Doszło wtedy do dość zaskakującej decyzji. Od początku wyprawy polscy himalaiści tworzyli dwa duety. Maciek wspinał się z Adamem, a Tomek z Arturem. Kierownik postanowił zmienić skład duetów. Do najbardziej doświadczonego Macieja dołączył najmniej doświadczony Tomasz.
Z kolei podobni wiekiem i dorobkiem Artur Małek i Adam Bielecki stworzyli duet i to właśnie ta dwójka została wyznaczona do pierwszego ataku. Tą wiadomość z dużym rozczarowaniem przyjął Tomasz Kowalski. Z kolei Adam Bielecki w swojej książce Spod zmarzniętych powiek tak opisał swoją reakcję na tą wiadomość. Ma to sens, jesteśmy z Arturem trochę szybsi, Tomek jest najmniej doświadczony, Maciek najbardziej. Wszystko się dobrze sumuje. Zgodnie z planem, pierwszy duet w górę wyruszył 15 lutego w bardzo trudnych warunkach. Tamtego dnia udało im się dotrzeć do obozu drugiego. Adam i Artur 16 lutego minęli się z Pakistańczykami Aminem i Szachinem, którzy mieli założyć obóz czwarty, jednak ze względu na ten silny wiatr znów musieli zostawić depozyt trochę niżej niż planowali. W tym czasie Polacy zmierzali w kierunku obozu trzeciego, za nimi podążał drugi duet wraz z Kalimem Hayatem, który noc spędził w obozie drugim. Atak szczytowy rozpoczął się o godzinie 7 rano 17 lutego. To właśnie wtedy duet opuścił namiot w obozie trzecim i była to godzina zdecydowanie zbyt późna. Warunki również nie były optymalne i na wysokości około 7700 metrów Polacy natrafili na dużą szczelinę. Po zaporęczowaniu jej napotkali na kolejną. Poruszali się wolno i tracili siły, więc wspólnie postanowili podjąć decyzję o odwrocie. Kiedy wracali, napotkali idących w górę Maćka i Tomka, którzy rozbili namiot powyżej obozu trzeciego, na wysokości 7300 metrów i mieli oni bardzo ambitny plan ataku szczytowego już następnego dnia. Obudzili się o godzinie drugiej. Jednak zanim zebrali się i wyruszyli, była już 5 rano. Początkowo planowali pójść po śladach Adama i Artura, co ułatwiłoby znacząco orientację. Jednak niestety były one zawiane i nie były widoczne. Szli więc po omacku, nieświadomi, że odbijają za bardzo w lewo. Wraz ze wschodem słońca pogoda zaczęła się psuć. Wzmógł się wiatr utrudniający zdobywanie wysokości. Maciek, widząc co się dzieje, chciał zawrócić. Jednak Tomek namawiał go, aby chociaż podejść do przełęczy. Po upływie kolejnej godziny to Kowalski zaczął borykać się z problemami, tracił już czucie w palcach i nie był w stanie nadążać za swoim partnerem, postanowił więc go zawołać i po krótkiej rozmowie obaj zdecydowali się na zejście. Zegarek wskazywał wtedy godzinę 10. W obozie trzecim spotkali Artura i Adama, dowiadując się, że dotarli dokładnie w to samo miejsce, z którego tamci wycofali się dzień wcześniej i oba zespoły wspólnie zeszły do bazy. Później Krzysztof Wielicki nazwie te dwie próby wejścia na szczyt takimi markowanymi, z małymi szansami powodzenia, które miały poprawić aklimatyzację Polaków i sprawdzić, jak wygląda dalsza droga na szczyt. Czyli to był taki rekonesans. W przypadku pierwszego ataku prawdopodobnie o niepowodzeniu przesądziły męczące dwudniowe podejście w bardzo trudnych warunkach oraz zbyt późna godzina ataku szczytowego oraz oczywiście silny wiatr, o którym później Artur powie, że podmuchy były tak mocne, że potrafiły po prostu przesuwać go jak stał. Z kolei w przypadku drugiego ataku decydujący wpływ mogła mieć nieoczekiwana zmiana aury i także silny wiatr. Kierownik ekspedycji był zły na Adama i Artura, którzy przez cały dzień ataku na szczyt i wieczór dzień wcześniej nie łączyli się w ogóle z bazą. Przy pierwszej możliwej okazji zostali oni przez niego upomnieni albo po prostu dostali taki mały ochrzan i kierownik podkreślił w tej rozmowie, jak ważną rolę odgrywa komunikacja. Kiedy wszyscy ponownie znaleźli się u stóp Brodpika, pierwsze prognozy na następne dni niestety nie były optymistyczne. Alpiniści mieli więc sporo czasu, aby zregenerować siły i oczekiwać na dobre wiadomości. Pod koniec marca, mimo nie najlepszych prognoz, w górę chciał wyruszyć Maciek Berbeka. Jednak aby to zrobić, musiał znaleźć partnera gotowego mu towarzyszyć i wszyscy zdawali sobie sprawę, że aura najprawdopodobniej nie da nawet szansy na zdobycie szczytu i nie chcieli tracić sił na nieudane wyjście. W końcu zgodził się na to Adam Bielecki, jednak kiedy obudzili się rankiem 26 lutego, zobaczyli, że pesymistyczne zapowiedzi synoptyków się sprawdziły i zarówno mgła, jak i wiatr nie pozwoliły im na wyjście w górę. Dopiero pod koniec lutego Polacy dowiedzieli się o oknie pogodowym, które typowano na 5 marca.
Czekając na zbliżający się termin, w namiotach trwały obrady dotyczące strategii ataku szczytowego, czy jeden duet ma podjąć decydującą próbę, a drugi ma być w rezerwie, czy atakować jednocześnie dwoma dwójkami, a może próba zdobycia góry ma się odbyć przez dwa duety, ale dzień po dniu. Propozycji było wiele. Podobno sami zainteresowani uważali, że największe szanse mają działając razem. W książce Brodpik – Niebo i piekło Bartka Dobrocha i Przemysława Wilczyńskiego znajdziemy taką wypowiedź Krzysztofa Wilickiego. Oni bali się tego, że ja zacznę ustawiać, kto idzie kiedy, kto po kim. Nie pozwoliliby na to. Kierownik był zwolennikiem ataku dwóch duetów w dzień po dniu. Swoją wizję, jaką miał, opisał w książce Wywiadzie Rzeka Piotra Drożdża Krzysztof Wielicki – Mój wybór. Kiedy w prognozach pojawiło się okno pogodowe, automatycznie myślałem o ataku dwóch dwójek dzień po dniu. Klasyczna szkoła prowadzenia wypraw zakłada, że drugi zespół jest w odwodzie, ewentualnie atakuje następnego dnia w przypadku porażki pierwszego lub aby powtórzyć sukces. Ale chłopcy zaproponowali, żeby tego samego dnia zaatakować czwórką. Ich główna motywacja płynęła z tego, że według prognoz jeden dzień miał być na pewno idealny. Był to 5 marca. Ostateczna decyzja w końcu zapadła. 3 marca w górę ruszyły równocześnie dwa duety, wspierane przez Karima, który miał pozostać w obozie drugim i stamtąd zabezpieczać atak. Tam też znajdowały się butle z tlenem na wypadek nagłych problemów jednego z himalaistów. W rekordowym czasie zespoły dotarły do obozu drugiego, a następnego dnia osiągnęły obóz czwarty na wysokości 7300 metrów, gdzie rozbiły dwa namioty. Wszystko rozstrzygnąć się miało 5 marca. Ostatnim problemem do rozwiązania było ustalenie, o której godzinie miał rozpocząć się atak na szczyt. Adam Bielecki był zwolennikiem wyjścia w górę jak najwcześniej. Tak jak na Gaszerbrumie pierwszym, w nocy, jak najwcześniej, na przykład o 2:00, napisał w książce Spod zmarzniętych powiek. Podobne zdanie miał kierownik Krzysztof Wielicki. Moja propozycja wyjścia o 3:00 spotkała się z protestem, głównie Maćka, napisał w książce Krzysztof Wielicki Mój wybór. Z kolei Maciej Berbeka był zwolennikiem późniejszego wyjścia już bliżej wschodu słońca, gdyż nocne wyjście sprawiłoby, że szybko zaczną dokuczać mu odmrożenia, z którymi poważnie borykał się podczas tej ekspedycji, a których w dużej mierze nabawił się 25 lat wcześniej na Brodpiku. Raz bardzo poważnie odmrożona kończyna, w późniejszym czasie staje się już bardziej podatna na długotrwałą ekspozycję na zimno. Zakopiańczyk miał duże obawy, że jeśli atak rozpocznie się o 2:00, to z powodu odmrożeń będzie zmuszony zawrócić, zanim dotarłby na przełęcz. W końcu, można powiedzieć, krakowskim targiem ustalono godzinę wyjścia na 5 rano, a aby było to realne, to himalaiści ustawili pobudkę na 3:00. Dlaczego Krzysztof Wielicki jako kierownik sam nie nakazał z góry godziny wyjścia na szczyt? Wyjaśnił to w książce Krzysztof Wielicki Mój wybór. Na tej wyprawie nie podejmowałem żadnych autorytarnych decyzji i wszystkie personalne rozstrzygnięcia, jak choćby te dotyczące składów zespołów, wychodziły od chłopaków, a ja niejako automatycznie je przyklepywałem. Podobnie sprawa wyglądała właśnie przy ustalaniu godziny ataku na szczyt. Z kolei atak na szczyt we czwórkę miał też swoje plusy. Gdyby ktoś potrzebował pomocy, to jeden z himalaistów mógł rozpocząć z nim zejście, a pozostali mogliby kontynuować atak, tym bardziej, że prognozy przewidywały idealną pogodę tylko na ten jeden dzień. Kiedy poinformowano kierownika o ustaleniach co do godziny wyjścia w kierunku szczytu, Krzysztof Wielicki był trochę sceptyczny co do tego pomysłu, bo obawiał się, że zamiast wyruszyć o 5:00, pojawią się opóźnienia, które często się zdarzają podczas takich sytuacji i że koniec końców wyruszą oni dopiero o 7:00. Jednak wtedy głos zabrał Maciek Berbeka i uspokoił go. Nie, nie, planujemy o 5:00 i wyjdziemy koło 5:00. Kiedy kładli się spać, zegarek wskazywał godzinę 22:30. Na regenerację i wypoczynek mieli więc zaledwie 4-4,5 godziny. Na szczęście 5 marca wyruszyli zgodnie z planem o 5:15 i prowadził pierwszy Berbeka.
Około godziny 11 dotarli do szczeliny, spod której nastąpił odwrót wcześniejszych ataków. Bielecki i Berbeka przełęcz osiągnęli o godzinie 12, a chwilę po nich dotarli tam Małek i Kowalski. W tym miejscu było już wiadomo, że jeśli będą kontynuować atak, to powrót ze szczytu do obozu będzie musiał się odbywać w nocy. Te powolne postępy były zaskoczeniem dla kierownika. Tempo było słabe, czego do końca nie mogę zrozumieć, bo wydawali się mocni i szybcy. Od przełęczy związali się liną w zespołach, w jakich odbywał się poprzedni atak na szczyt. Wspinacze byli przekonani, że przejście z Rocky Summit na główny wierzchołek zajmuje około 30 minut. Niestety wszystko znowu trwało za długo. O godzinie 15 wciąż nie byli na Rocky Summit i Krzysztof Wielicki zasugerował Maćkowi, że jest już późno i warto pomyśleć o odwrocie. Jednak ten odpowiedział: Krzysiek, przyjechaliśmy tu, żeby wejść na tę górę. Idziemy dalej. W odpowiedzi usłyszał: Dobrze, Maćku, wierzę w twój osąd sytuacji, ale musicie się spieszyć. Pilnuj tych młodych, żeby nie zrobili jakiegoś głupstwa. I powodzenia. Adam Bielecki zasugerował, że być może faktycznie powinni zawrócić, jednak reakcją Maćka na te słowa było rozpoczęcie dalszej wspinaczki. Pierwszy na przedwierzchołku znalazł się Adam Bielecki o godzinie 16. Temperatura spadła do minus 35 stopni i Adam zgłosił swoją pozycję kierownikowi i poinformował, że nie wie, którędy iść, bo nie może znaleźć drogi, więc zawraca. Krzysztof Wielicki uspokoił Adama, mówiąc, że z tego miejsca szczyt jest niedaleko i żeby trzymał się po prostu grani. Polscy himalaiści mieli dużo wolniejsze tempo od tego, które zakładał kierownik ekspedycji. Wydawało mu się, że idąc według planu, na przełęczy powinni być koło 10:30, a nie 12:00, a na szczycie 3 godziny później, więc koło 13:30, może koło 14:00, jednak realia okazały się zupełnie inne. Co ważne, nie ustalono tak zwanej godziny zero, czyli godziny, o której bez względu na wszystko nastąpi odwrót. Krzysztof Wielicki nie był zwolennikiem tego typu rozwiązań, bo uważał, że i tak w praktyce często himalaiści nie stosują się do tej godziny, będąc już blisko szczytu. Jako pierwszy wierzchołek osiągnął Adam Bielecki o godzinie 17:20, więc z Rocky Summit szedł 80 minut. W 1984 roku Krzysztof Wielicki, oczywiście o innej porze roku, odcinek z Rocky Summit na wierzchołek pokonał 4 razy szybciej, bo w zaledwie 20 minut. Adam próbował zgłosić zdobycie szczytu kierownikowi, jednak miał problemy z ustawieniem odpowiedniej częstotliwości, a dalsze próby dokonania tego bez rękawiczek skończyłyby się poważnymi odmrożeniami, więc zrobił zdjęcia i rozpoczął zejście. Schodząc, minął Artura i spotkał także Maćka i poprosił go, aby ten poinformował kierownika przez radio, że jego odbiornik nie działa. Wymienili wtedy kilka zdań ze sobą, po czym Adam rozpoczął dalsze zejście i spotkał tam też Tomka. Zapytał go wtedy, jak się czuje, a ten potwierdził, że jest dobrze. Bielecki przestrzegł Kowalskiego przed pomysłem biwakowania podczas zejścia i powiedział, żeby schodził cały czas aż do obozu. Warto podkreślić, że przez cały dzień himalaistom towarzyszyła dobra i bezwietrzna pogoda. Później Krzysztof Wielicki dojdzie do wniosku, że właśnie w tamtym momencie Adam mógł połączyć się z nim, korzystając z aparatu kolegów. Analizując te wypadki post factum, doszedłem do wniosku, że wszyscy popełnili błąd, nie łącząc się ze mną podczas spotkania we trójkę. I wtedy padłaby zapewne z mojej strony sugestia, żeby wracali, bo jest bardzo późno, a szczyt został zdobyty. Do zachodu słońca pozostała zaledwie godzina. 30 minut po Adamie na szczyt wszedł Artur, a 10 minut później Maciek i Tomek. Berbeka i Kowalski zapytali nawet Małka, czy nie chce na nich zaczekać lub wejść wraz z nimi na szczyt ponownie, by później razem wracać do obozu, związując się liną w trudnych momentach. Jednak ten odpowiedział, że nie jest w stanie na nich czekać, bo bezczynność spowoduje u niego wychłodzenie. Ze szczytu Brodpika o godzinie 18:00 Maciej Berbeka połączył się z kierownikiem, informując o sukcesie. Ten poprosił go, aby schodzili ostrożnie i bardzo uważnie. Żaden z nich nie wiedział, że to będzie ich ostatnia rozmowa.
Adam Bielecki do namiotu dotarł około godziny 23 i po chwili połączył się z bazą. Krzysztof Wielicki powie później, że to połączenie miało miejsce o godzinie 22.10, a więc prawdopodobnie Adam do obozu dotarł około godziny 22. Z kolei Artur Małek schodził dużo wolniej i do Bieleckiego dołączył dopiero 4 godziny później. Wpływ na ten czas miała jednak także wymiana baterii w czołówce, która w nocy na tej wysokości i przy takim zimnie zajęła mu aż 40 minut. W tym czasie himalaiści w bazie dopingowali Tomasza Kowalskiego, z którym była łączność. Już w pierwszej jego relacji o godzinie 19 bardzo niepokojąca była informacja, że jest sam. Maciek i Artur schodzili przed nim, a on zaraz po rozpoczęciu zejścia bardzo osłabł. Później miało miejsce jeszcze kilka połączeń, a po kilku godzinach od rozpoczęcia zejścia Tomek powiedział kierownikowi, że przed sobą ma podejście na Rocky Summit i była to wiadomość mrożąca krew w żyłach. Oznaczało to, że szedł on dramatycznie wolno i kiedy Adam znajdował się już w namiocie, to Tomek nie wrócił jeszcze na przedwierzchołek. Podobno w jednej z rozmów zapytał on Wielickiego, czy zażyć leki. Miał ze sobą apteczkę i wpadł na pomysł, że mogą jakoś mu pomóc. Krzysztof stwierdził jednak, że jeśli nie czuje objawów żadnej choroby, to nie ma potrzeby, aby zażywać leki. Niektórzy uważają, że był to błąd. I gdyby Tomek wziął medykamenty, mogłoby to zadziałać nawet jako placebo. Rozmów z Tomkiem było kilka, niektóre były nagrywane, inne nie. Jednak dostęp do nich miała później tylko komisja badająca później całą sprawę. Nad ranem do motywowania Tomka, aby dalej schodził, dołączył także Artur i Adam. Jednak w jednej z ostatnich rozmów 27-latek powiedział, że nie ma rękawiczek. Zaliczył upadek i poluzowały mu się raki, skłaniał się ku temu, aby zabiwakować bez namiotu na wysokości ponad 8000 metrów i na pytanie, czy jest z nim Maciek, odpowiedział, że jest, co było zaskoczeniem. Jednak kiedy kierownik poprosił go, aby dał mu Maćka do telefonu, ten po dłuższej ciszy odpowiedział, że Maciek nie chce rozmawiać. I nie ma pewności, czy faktycznie Zakopiańczyk był z Tomkiem, czy były to tylko zwidy majaczenia człowieka, który cierpiał już na objawy poważnej hipotermii, a być może choroby wysokościowej. Tego już nigdy się nie dowiemy. Rano Adam i Artur podjęli próbę podejścia w górę, jednak ich organizmy odmówiły posłuszeństwa. Byli zbyt wykończeni. 6 marca o godzinie 12.30 zjawił się w obozie czwartym wysłany przez Wielickiego Karim, dla którego był to rekord wysokości. Przyniósł on butlę z tlenem i dla niego dotarcie do tego miejsca było już wielkim osiągnięciem, jednak w tej sytuacji musiał ruszyć dalej w górę na poszukiwanie zaginionych. Zdecydowano, że Hayat będzie korzystać z tlenu i spróbuje podejść jak najwyżej. Prosił on Polaków, aby chociaż jeden z nich mu towarzyszył, jednak ci byli zbyt wyczerpani. Pakistańczyk poszedł więc sam i doszedł do pierwszej szczeliny, z której dobrze widać było dalszy stok prowadzący na przełęcz i nigdzie nie zauważył żadnych śladów Maćka ani Tomka. Kiedy Hayat powrócił do Polaków znajdujących się w obozie, usłyszał od kierownika, że nadchodzi załamanie pogody i należy rozpocząć zejście do bazy. Nadzieja, że dwóch Polaków uda się uratować, malała. Pierwszy w dół ruszył Adam, a Artur Małek został chwilę dłużej z Karimem i zaoferował się, że może poczekać z nim jeszcze na jakiś sygnał od zaginionych, jednak pogorszenie się pogody zmusiło ich do zejścia kilka godzin po Bieleckim. Niedługo później cała ekspedycja dobiegła końca i rozpoczęto karawany w dół lodowca. Nigdy nie dowiemy się, co dokładnie działo się z Maćkiem Brebeką w nocy z 5 na 6 marca. Niektórzy uważają, że schodząc w dół w wyniku ciemności i zmęczenia, nie zauważył wielkiej szczeliny, którą pokonywali himalaiści i po prostu wpadł do niej. Takiego zdania jest między innymi brat zaginionego, Jacek Brebeka, a także wybitny polski himalaista Leszek Cichy. Ja jestem przekonany, że i mówię, bardzo żałuję, że komisja nie pociągnęła tego wniosku, jaka była prawdopodobna przyczyna, jak się to zdarzyło. To, że Karim widział kogoś schodzącego,
nad ranem, to według to widział po prostu Maćka. I Maciek by doszedł, natomiast on, tam była taka, tą szczelinę w chłopaki, patrząc znowu z dołu, po prawej stronie, nad szczeliną, tam gdzie ona się zwężała, nad szczeliną była wbita szabla, długi kilkudziesięciometrowy trawers, druga szabla i od tego miejsca zaczynały się poręcze prosto już na przełęcz. Więc Maciek zapewne, znając życie tak jak większość z naszego pokolenia, zjeżdża tą metodą abałakowa. Znaczy tam, gdzie nie jest stromo, pionowo, to po prostu wpinamy tylko karabinek, bo wtedy nawet we wiązania liny karabinki przeskakiwały i po prostu przekładamy linę nad plecak i pod ramiona i w ten sposób się szybko zjeżdża, prawda? To nie jest klasyczny, nie wchodzi się w klucz. To można oczywiście w terenie właśnie takim śnieżno-lodowym, ale nie za stromym. I myślę, że po prostu, tak jak zresztą Artur mi potem opowiadał, już w czasie jego wejścia, no bo chłopaki i Adam i Artur jak zjeżdżali, to tę linę trzeba było wyciągnąć, żeby założyć ten klucz. I myślę, że tam te szable zostały wyciągnięte. W momencie, jak Maciek zjeżdżał, czy schodził, obciążając tą linę, ta lina była mocno już naciągnięta i powstało dużo luzu. I myślę, że po prostu w tym i zmęczeniu, no i w ciemności, bo to pewnie było nad ranem, zresztą szczelina była o tyle z góry niewidoczna, że na dużą wargę taką ma. I myślę, że po prostu Maciek niejako w rozpędzie zjechał do tej szczeliny. Czyli w pewnym momencie no nie zjechał, wpadł, tak, bo jej nie zauważył. Bo ta lina miała dużo jeszcze luzu. Na tych kilkudziesięciu metrach od ostatniego, nawet więcej, tam było podobno ze 200 metrów, tak, jednym ciągiem założone poręcze, bez jakiegoś przelotów. I po prostu znalazł się nagle w szczelinie, lina się wcięła i w górną wargę, i w dolną wargę, ponieważ była duża. Maciek nie był wpięty choćby małpą, tylko luźnym karabinkiem. To w związku z tym górna szczelina, dolna szczelina, znaczy warga. Maciek takie fałką wisiał na luźnym karabinku w szczelinie. I oczywiście przy takim zmęczeniu i przy takim wcięciu liny, szczelina była głęboka, pewnie to był swobodny zwis. No Maciek nie był w stanie się wydostać. Nawet jak rzucił plecak, to myślę, że to było zbyt trudne, był zmęczony, to było. No nawet wyciągnięcie z takiej sytuacji z pomocą kolegów, to nie jest, naprawdę to jest bardzo ciężka operacja. I myślę, że kolejne zsunięcia się z całego zbocza nowego śniegu zimowego, potem wiosennego, no że Maciek po prostu został pogrzebany w tej szczelinie przez nie do odnalezienia teraz. Pół roku później do Karakorum przybyła wyprawa zorganizowana przez Jacka Brebekę, brata Maćka, którego celem było odnalezienie zaginionych i pochowanie ich ciał. Polakom udało się dotrzeć na wysokość 8000 metrów, a w wyprawie udział wziął także alpinista Jacek Jawień, który później powiedział dla TVN24: "Jesteśmy pewni, że Maciek jest w szczelinie pod przełęczą. Tomka znaleźliśmy w niemal pionowym kominku skalnym na wysokości prawie 8000 metrów. Wisiał w takim miejscu na linach poręczowych, że nie dało się go w żaden sposób ominąć. Uczestnikom tej wyprawy udało się spuścić na linach ciało himalaisty kilkadziesiąt metrów niżej, w bardziej ustronne miejsce. Po ekspedycji na Broad Peak w 2013 roku pojawiło się wiele głosów krytyki pod adresem jej uczestników i jedni winnych szukali w decyzjach kierownika, inni himalaistów, którzy przeżyli atak szczytowy, a jeszcze inni w osobie organizatora, którym był Artur Heiser. Ponad pół roku później do zbadania przyczyn tragedii została powołana specjalna komisja przez zarząd PZA i opublikowała ona 24-stronnicowy raport, do którego zostawię link w opisie pod filmem, także każdy zainteresowany może się z nim zapoznać, a tutaj przytoczę tylko zawartą w nim konkluzję. Przebieg zdarzeń na grani szczytowej Broad Peak w nocy z 5 na 6 marca 2013 roku mógłby być inny, gdyby zespół ostatecznie i nieodwracalnie nie rozdzielił się przed wejściem na wierzchołek.
nie mamy wystarczających przesłanek, żeby prognozować, jaki byłby przebieg wydarzeń, gdyby zespół atakujący szczyt pozostał spójny, jesteśmy jednak przekonani, że fakt rozdzielenia się zespołu miał destrukcyjny wpływ na samopoczucie tych, którzy schodzili na końcu stawki. Spowodował u nich uczucie osamotnienia i braku nadziei na ewentualną pomoc. Mamy głębokie przekonanie, że zasada integralności zespołu, nawet w warunkach zimy w Karakorum, jest niepodważalnym i niezbywalnym kanonem postępowania w górach. W trakcie działalności wyprawowej, a w szczególności w trakcie ataku szczytowego, nikt nie prognozuje gwałtownego osłabnięcia swojego lub partnera, choroby wysokościowej ani urazów ortopedycznych. Niemniej jednak, takich zdarzeń nie można wykluczyć. Jest więc dla nas oczywiste, że jeśli ludzie są razem, to łatwiej jest zauważyć pierwsze niepokojące objawy u siebie lub partnerów i podjąć próbę zapobieżenia złemu rozwojowi wypadków. Mamy świadomość, że zachowanie zasady działania zespołowego nie zawsze może uchronić zespół wspinaczkowy od skutków nieszczęśliwych wypadków, ale uważamy, że trzeba, powinno się i należy podjąć próbę pomocy nawet wtedy, kiedy podnosi to poziom ryzyka osobie pomagającej. Jest to przejaw dojrzałości i odpowiedzialności partnerów, wyraz odwagi cywilnej, spolegliwości i empatii. To wszystko powinno cechować nasze środowisko. Jesteśmy przekonani, że podstawowe zasady, na których zbudowano alpinizm, nie zmieniły się. Jedną z nich, w naszym przekonaniu fundamentalną, jest partnerstwo. Aby nie pozostawić tej opinii jako jedynej i takiej niepodważalnej, to chciałbym zamieścić także fragment opinii najbardziej krytykowanego w raporcie himalaisty Adama Bieleckiego, który uważał raport za krzywdzący wobec jego osoby i niekonsekwentny w niektórych miejscach i w swojej książce napisał: kierownik wyprawy został pozytywnie oceniony za wydanie polecenia zejścia z czwórki, natomiast ja negatywnie za wykonanie tego polecenia. Bardzo przykre jest sugerowanie, że schodziłem, gdy była jeszcze szansa na powrót Maćka. W ocenie komisji 3 godziny później tej szansy nie było, gdyż odwrót Karima i Artura otrzymał pozytywną ocenę. Na końcu raport zawierał sugestię, że nie należy mnie brać więcej na wyprawy. W raporcie nazwano nasze obawy o życie podczas zejścia subiektywnymi. To, że 2 osoby zginęły, nie wystarczyło, by komisja uznała obawy za uzasadnione. A ja byłem pewny, że jeśli się nie ruszę, to tam umrę. Warto podkreślić także, że po opublikowaniu raportu komisji wiele osób stanęło w obronie himalaistów i oceniło raport jako krzywdzący. Osobiście zalecam powściągliwość wobec wydawania opinii i komentarzy na temat tych decyzji, które zostały tam podjęte. Zachęcam do przeczytania książki mojego dzisiejszego gościa Leszka Cichego, która powstała we współpracy z Piotrem Trybalskim, Gdyby to nie był Everest. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten materiał uważacie za wartościowy, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Wszystkie źródła, z których korzystałem, zostawię w opisie pod filmem i polecam Wam książkę Brodpik, Niebo i Piekło. Ostatnio powstało nowe wydanie, które jest wzbogacone o kulisy pracy nad filmem Brodpik, który niedawno miał swoją premierę na Netflixie. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych odcinkach. Cześć!